warsztatów rękodzieła, które zostały sfinansowane ze środków samorządu województwa łódzkiego, przygotowaliśmy zestawy do wykonania rękodzieła. Te elementy, które tutaj widzicie, wchodzą w skład tego zestawu. Uczestnicy będą mogli ozdobić herbaciarkę, chustecznik, różne rodzaje bombek, drewniane podkładki, zakładki do książek, choinkę. Pozostałe rzeczy to ozdoby, które są niezbędne do wykonywania tego rękodzieła. Różnego rodzaju tasiemki, podkłady, farby, akcesoria do nakładania tych specyfików, serwetki, dzięki którym będziemy mieli piękne wzory na ozdabianych elementach i różne dekoracje. Życzę Wam powodzenia. Mam nadzieję, że powstaną piękne prace, które będą zdobiły Wasze domy. Pozdrawiam. Dzień dobry, nazywam się Marzena Kucharska. Witam Państwa na warsztatach z dekupażu, na których przedstawię Państwu, w jaki sposób wykonać z materiałów, które otrzymaliście, herbaciarkę, chustecznik oraz bombkę z dekupażu. W pierwszej kolejności zajmiemy się ozdobą herbaciarki. Wygląda ona w taki sposób. Materiały, które będą potrzebne do wykonania tej ozdoby, to będzie farba akrylowa, biała. Jeżeli pierwszy raz pokryjemy powierzchnię tej herbaciarki, musimy odczekać. Ten papier ryżowy musimy sobie sami nawdzierać. Czyli ja sobie tutaj wybieram takie większe elementy, pomijając okolice. Jeżeli ten papier się gniecie, to tym się należy nie przejmować, ponieważ to wszystko doschnie i nic nie będzie. Z jednej strony najpierw. I przyklejam na moją herbaciarkę. Wygląda to w ten sposób. I z drugiej strony. Ostatni bok. Tutaj jak nam kawałek zostanie, możemy sobie odciąć to nożyczkami. I nasza herbaciarka jest gotowa. Wygląda w ten sposób po zamknięciu. Tak wygląda całość naszej herbaciarki. A teraz pokażę Państwu, jak wykonać bombkę z dekupaż. Jest to taka bombka plastikowa o wymiarze 12 cm. Przy połączeniu tutaj wyrównujemy sobie tą nierówność. Wyrywamy oczywiście, omijając okolice koloru białego. I w ten sposób tak to sobie nanoszę. Robię takie plamy. I przyklejamy do tej powierzchni, przejeżdżając ponownie klejem. O. Mogę zrobić taki efekt, jakby po prostu tutaj był śnieg, czyli ja sobie nanoszę i rozmazuję nad tymi liniami. Ona wtedy wygląda bogaciej. I taką i tym brokatem posypujemy śmiało, ponieważ to się później strzepie. Każdy robi według własnego uznania. Przekładamy przez dziubek. I bombkę mamy już gotową. Trzecim elementem naszego rękodzieła z dekupażu będzie chusteczny. Ten po pomalowaniu naszego chustecznika wygląda on w ten sposób. Czyli bok tutaj tego chustecznika klejem. Na to dopasowujemy sobie już sami, jak chcemy, papier ryżowy. Ja zawsze biorę klej i przesmarowuję od końca do początku tym klejem. Ten napis malujemy sobie farbą niebieską, tak, akrylową. Po wyschnięciu przyklejamy na gorący klej. Należy nanieść te kropeczki, które oto tutaj Państwo widzicie, niebieskie. Bierzemy sobie tą koronkę, którą macie Państwo w zestawie. Jak mam już to zrobione, wtedy przystępuję do przyklejenia na mój chusteczek. Czyli to już jest ostatni etap, na którym zakończyliśmy zdobienie naszego chustecznika. Ten chustecznik po wykonaniu będzie wyglądał w taki oto sposób. Na zakończenie tutaj mają Państwo przedstawione, jak wygląda cały komplet, który wykonaliśmy w dniu dzisiejszym. Dziękuję Państwu za uwagę.